Lecz biją, wieszają magnatów i mścić się umieją stryczkami. O, cześć wam, panowie magnaci, za naszą niewolę kajdami. O, cześć wam, panowie, wsią cześć wam prałaci, za kraj naszą gwiazdą wyzwani. My, starzy weterani, walką i życiem starani oddaliśmy zdrowie, siły, aby lepsze czasy były. By nie było biedy, głodu, którego zaznaliśmy za młodu. Przypominam sobie lata 45. Koniec udręki, lat wojny, kiedy lud już jest wolny. Wracają Polacy na swoje pielesze. Każdy chwyta za młot, siekierę, motykę, kielnię i pracuje z oddaniem rzetelnie. Trudu nie żałuje. Przecież kraj swój odbudowuje. Pną się w górę, domy, szkoły, przy tym każdy jest wesoły. Pracuje solidarnie, bez zawiści, wierząc w to, że się ziści marzenie każdego z nas. I to była solidarność mas. A partia przewodniczką u nas. Czasu trudu nie żałujemy. Polskę wolną dla ludu budujemy. Ręce związane, proszę popatrzeć. Ramienna, ręce z tyłu. Tak, no wyraźnie. Prawda? A to już jest drugi osób. To jest drugi osób, a to zostało w nienaruszanym stanie. No i jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest widoczna, że pochówek jest warstwowy. Mnie i brata to aresztowali jednej nocy, obydwóch nas wzięli z własnego domu. Było tak, pół NKWD-stów, pół Wojska Polskiego. Był niektóry w mundurze polskim, ale nie umiał po polsku wcale słowa mówić. I zaraz wzięli jeszcze brata w sieni, uderzył jeden. Ta ręka była złamana. Tak. I to jest złamanie brutalne, ze skręceniem kończyny. I dlatego ona była skrzywna, dlatego nie jest związana. Polscy oficerowie i ruscy oficerowie NKWD mówili, że nie było gorszych wrogów Polski Ludowej jak my. Żeśmy nie lubili komuny. A tak. No tak. To dlatego nas sądzili. Tak. Kaliber 9. Tak, kaliber 9. Pierwszego dnia, jak rybaka zaczęli sądzić, i ten adwokat mówi, młody tak, do tego sędziego mówi, panie sędzio, mówi, to są ludzie młodzi, mówi. Mówi, rybaka, powiada, pociągi wywalali, pomagali wam, a wy, powiada, teraz jak sądzicie. On powiada, mówi, czaj, jebany w rot. Powiada, ty taki sama kobiet, co ci wójni. Innych to wywożono na Morze Północne i zatapiano z kanonierek. Na stare rybackie łodzie, które już były nic nie warte, ładowali polskich żołnierzy, załóżmy ze Staszkowa, ze Starobielska, i wywożono tam i zatapiano z kanonierek, żeby po prostu nie było tyle, może za dużo było tego pod Katyniem. Następnie na terenie Związku Radzieckiego to zostało zamordowanych Polaków około 180 tysięcy. To pamiętam te cyfry. Jakaś część wojsk radzieckich winna pozostać się w Polsce na zabezpieczenie naszych granic. I to są istotne sprawy. Może ja na stałe, towarzyszu? No, do pewnego czasu. Do pewnego czasu. A, do pewnego. No jasno. W
tej chwili my mocniejsi nie staniemy się, jak Związek Radziecki wycofa swoje wojska. A raczej chyba słabsi. Chyba nam potrzeba jest tego ościennego państwa, żeby ktoś, że tak powiem, żebyśmy się czuli kogoś silniejszego od nas. Przywiodła dziś nas pod ambasadę radziecką bezkarność ludobójców, którzy dokonali zbrodni katyńskiej na 15 tysiącach bezbronnych oficerów polskich. Katyń to zaledwie 1/3 prawdy, która nie może nam przesłonić losu jeńców obozów z Ostaszkowa i Starobielska. Żądamy zadośćuczynienia za ponad 1,5 miliona pozbawionych życia po 17 września 1939 roku obywateli polskich, po zamordowanych z premedytacją i za tych, którzy masowo umierali z głodu, wycieńczenia, chorób, mrozu w transportach, łagrach i zsyłkach. Żądamy uznania formacji NKWD za winną zbrodni ludobójstwa. Żądamy wycofania wszystkich wojsk radzieckich z terytorium Polski. Więcej, coraz częściej przeciwnicy się ujawniają, a my ciągle mocni. Nic się nie boimy. My tu wszyscy wierzymy, że socjalizm to równość i wolność. To ojczyzna bez wyzysku, człowieka przez człowieka. I takiego ustroju każdy z nas tu czeka. Nie dziś, nie jutro. Może za 2 pokolenia, lecz wierzymy gorąco w to, że ziszczą się nasze marzenia. To oni są, wiesz, to wszystko są dzieci Stalina, no. Byłeś przy tym, jak te akta były palone, nie? No. Przecież popalone po kiblach, wiesz, pochowane. Największa to panika była, jak zaginęła akta kogoś. Tam z 10 osób stało na korytarzu i dyskutowali, co to będzie, jak się dostanie w niepowołane ręce. Że mogą mi się do tyłka dobrać za to, co robili. To obecnie. To wszystko było zapisane, wiesz, kto kim był, co robił i tak dalej. Jak nawet, wiesz, sami tego nie robili, to wydawali rozkazy. Dziś przybył do Polski z wizytą profesor Zbigniew Brzeziński, były doradca do spraw obronnych prezydenta Jimmy Cartera. Wiemy, że państwa komunistyczno-totalitarne się walą. Wiemy, że ustrój komunistyczny się rozpada. To też wiemy. Ale nie mamy jeszcze przykładu udanego przejścia do funkcjonującego ustroju demokratycznego w dziedzinie politycznej i gospodarczej. I dlaczego Polska pod tym względem jest tak ważna? Otóż dlatego, że wszyscy na Zachodzie zdają sobie z tego sprawę, że to, co się dzieje obecnie w Polsce, jest właśnie elementem przodującym w tym procesie historycznym nie tylko załamywania się komunizmu, ale budowy czegoś znacznie lepszego, trwałego, ustroju demokratycznego, wolnego, który funkcjonuje dobrze
zarówno w dziedzinie politycznej, jak i gospodarczej. Strona rządowa poinformowała o dalszym przyspieszeniu w przeprowadzeniu reform politycznych, w tym likwidacji Służby Bezpieczeństwa. To jest to, o czym cały czas dyskutujemy. I w dalszym ciągu, towarzysze, pytam, co my na ten temat możemy powiedzieć. Służba Bezpieczeństwa zlikwidowana. Może ja na ten temat. Jeżeli Służby Bezpieczeństwa nie będzie, to wszystko by się rozpadło. Wróg będzie docierał różnymi kanałami, różnymi środkami, tak żeby dostać się do tego. I ten obecny rząd nie ma tyle ludzi, ażeby już postawił nowy aparat, a ten stary wyrzucić. Bo przecież raz, że się stwarza armię bezrobocia, a drugi raz trzeba tych ludzi odpowiednio tylko ustawić i pokierować, i ci ludzie będą wykonywali robotę. Nie można zlikwidować tak potężnego i tak sprawnego aparatu jak Służba Bezpieczeństwa. Tylko winna ona mieć instrukcje i zgodnie z zasadami nowymi instrukcjami działać. Skończyłem. Nikt nie mówił, że Służba Bezpieczeństwa ją zlikwidować, a raczej ją przeorganizować, ale być ona musi. Sekundeczkę, ja chciałem tylko jedno zdanie do tego, co pan pułkownik powiedział, mianowicie, że czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że telewidzowie dają wyraz swojemu przeświadczeniu, że nie mają najmniejszego zaufania do zmian w Służbie Bezpieczeństwa? Od wprowadzenia stanu wojennego do momentu, kiedy komisja została powołana, śmierć w sposób nagły poniosły 93 osoby. We wszystkich tych wypadkach, poza jednym wypadkiem dotyczącym księdza Jerzego Popiełuszki, nie ustalono sprawców. I we wszystkich tych wypadkach ofiarami byli ludzie zaangażowani po stronie opozycji, tak nazywam. Który spośród tych 93 sprawców nie ujęto, dlatego że ująć ich nie można było albo nie było przestępstwa, a w których ci, którzy mieli prowadzić śledztwo, sami w trakcie tego śledztwa dopuścili się przestępstw. W szczególności ustaliliśmy, że 1 września ubiegłego roku na generał Szczygieł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wydał poszczególnym wojewódzkim urzędom spraw wewnętrznych polecenie niszczenia archiwów 4 Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Sprawa zagubionych dokumentów kojarzona jest z tymi przypadkami 93 zabójstw. Otóż te dokumenty, które być może z tej perspektywy nie powinny były być wybrakowane, zniszczone, a dotyczące pewnych aspektów działalności byłego departamentu czy pionu czwartego. Wówczas były brakowane, bo takie były zasady postępowania w resorcie spraw wewnętrznych. Być może ich zachowanie mogłoby wiele wyjaśnić w jedną czy w drugą stronę. Dlatego z tej perspektywy uważam, że być może nie powinny one być wybrakowane. Ja chciałem tu zaznaczyć, że jest to tylko czysta deklaracja, bo tak, najprzód zniszczymy podstawowe dowody, a później deklarujemy chęć, prawda, pomocy w wyjaśnianiu zbrodni. Się wiele karierowiczów w partii szeregi nadawali bieg życiu, bogacąc się w ukryciu. Teraz czekamy na ostatni zjazd. Co też nam pokaże? Czy doceni lewicę i drogę nam wskaże?
Ale jak do tej pory zwyciężyła mądrość i ustępstwa. I to szalem przewaliło na drogę zwycięstwa i męstwa. Zdobycze i blendy podsumowała, wszystkim działaczom za trud podziękowała, no i oczywiście partię rozwiązała. Powstała SDRP. Partia Lewicy i dla nas, weteranów walki, to się właśnie liczy. Młoda myśl, zdrowa myśl zwyciężyła i Lewicę ocaliła. Ja naprawdę mam wielkie szczęście, nie przez siebie zresztą spowodowane, że urodziłem się rok i 8 miesięcy po śmierci Stalina, a więc nawet trudno mnie uznać przy najwyższych zdobyczach medycyny za dziecko Stalina, bo to jednak ten okres był za długi. To raz. Po drugie, ja byłem zawsze człowiekiem, który był zwolennikiem normalności. I starałem się to robić, zarówno jako dziennikarz, później jako minister, dzisiaj jako szef socjaldemokracji, abyśmy w Polsce byli krajem, który jest normalny. A przede wszystkim odczuwamy obowiązek, aby obronić dobre imię tych wielu Polaków, którzy dzisiaj również są ustawiani w jednym szeregu pod ścianą jako winowajcy, zupełnie bez powodu. Więc takie spadkobranie przyjmujemy na siebie i będziemy tego bronić. Ale już jak zaczynamy mówić o majątku PZPR, to wtedy mówią wara od spadku po PZPR, wam się to nie należy. Więc my byśmy oczekiwali, że nasi przeciwnicy będą bardziej konsekwentni. Powiedzą, tak, jesteście spadkobiercy, ale wtedy wszystkiego. I tej złej przeszłości, i majątku. Dla Uniwersytetu Warszawskiego. No i moja siedzibka. Chce się pan dołożyć. 1,5 tysiąca. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, że zechciał się pan fatygować. Bo ten dom wybudowaliśmy my za nasze pieniądze, które zostały wyrwane każdemu pracownikowi, nie pytając się jego zdania, czy on chce, czy on nie chce. Na dowód tego mogę pani pokazać jeszcze na każdym z tych talonów. Jest zapisane, na który miesiąc komu potrącić za ile. I tu się nikt nie pytał. I ten dom, dziwię się, że komuniści twierdzą, że to jest ich, kiedy to jest nasz. W związku z tym oddaję, żeby ich stamtąd szybko wyburzyć. Chciałam powiedzieć, że ja jak zaczęłam pracować, to ja pracowałam pół roku bez jednego grosza. I nie pytałam się za ile i nie liczyłam godzin, bo ja musiałam pracę zawodową zrobić swoją, a po południu pójść odrabiać, prawda, pracę, budować naszą ojczyznę. Ojczyznę socjalistyczną, bo myśmy przecież o taką walczyli, nie? No i dzisiaj nam się, prawda, zarzuca, że co wyście zrobili? Tak, bo są ślepi, nie widzą, co myśmy zrobili, że myśmy odbudowali ojczyznę, odbudowaliśmy kraj, wiele fabryk, wiele zakładów, nie mówiąc o uczelniach innych i tak dalej, i tak dalej. Chcę zaznaczyć, że mój ojciec był całe życie bezpartyjny, ale musiał wtedy wykupić. Jak wykupywali takie cegiełki? Wszyscy, musieli. No to było z pensji potrącane, przymusowe to było płacenie, więc to daj, żeby się nie zmarnował na korzyść młodzieży. Nie ma więcej, bo tyle nam strącali. Ale dla nas każda cegiełka jest istotna. Każda jest istotna. Dziękuję bardzo. Dla tam 3 cegiełki z powodu tego, że zabroniłem sobie strącania, w związku z tym straciłem mi posadę. A gdzie pan pracował? Nie pracowałem w Wojewódzkiej Radzie Nadzorczej. I długo pan był bez pracy? No, byłem 3 lata bez pracy. Mnie wtedy 3 pensje zabrali. To jest raz.
A proszę panie, setki godzin jeszcze musiałam społecznie pracować tam pod tym kacem zakichanym, proszę pani. Ale teraz to jest banda. Ten obóz jest tutaj. O, podpisany ten mnie komunista tak mordował. A proszę pana, właśnie dzięki temu, że pan tam pracował, dzięki temu, że pan przyniósł nam te cegiełki, to my będziemy mieć prawo moralne. O, to chodzi, zadaj Boże, to i tak 30-50 lat za późno. Do wyegzekwowania tego budynku dla Uniwersytetu Warszawskiego. Zadaj Boże, jak najszybciej. A przecież ten majątek partyjny to powstał z naszych rąk, z naszej pracy, bo myśmy pracowali po 18, po 20 godzin o talerzu zupy. Przy Księżycy jeszcze odbudowywałam. Na dom partii całe kupę mam papierków, na który dałam. Na dom chłopa, na dom wszystko. I jak już ten majątek, to a komu, i jakie ręce on teraz pójdzie? Znajdujemy się w stajni pałacowej, w której widzicie zbiór rzeźb sztuki socrealistycznej. Złożono je tutaj specjalnie do składnicy muzealnej, która powstała w Kozłówce. Tu zaczęto składać popiersia, posągi wielkich przywódców świata komunistycznego, a więc Lenina, Dzierżyńskiego, Stalina. Po 80., gdzie wszystkie te postacie zaczęły spadać nie tylko z cokołów, ale i z rządów, znalazły się w miejscu, które właściwie im w tej chwili najbardziej odpowiada, w byłej stajni pałacowej. Trzeba wreszcie tej milicji dać rangę, trzeba dać im prawo, trzeba, oni muszą wiedzieć, co im wolno, czego nie wolno, czego oni mają strzec, co mają potępiać, a co pochwalić. Myśmy powinni czuć tą milicję. Tak było za naszych rządów niestety. Milicja przychodziła i do szkół, miała rozmowy z uczniami, mówiła im, jak przechodzić na drugą stronę ulicy. Przestępczość, gwałty, policjant użyje pałki, milicjant, no to zaraz Solidarność bierze go, że tak powiem, na wokandę, że tak powiem, i sądzi, że niesłusznie, że pobił, że się nieszczęście stało i tak dalej, i tak dalej. I Solidarność, że tak powiem, po prostu rozbiła tą milicję, oni nie wiedzą, co mają robić. Oni teraz już swoje związki też zakładają, chcą się bronić. Są anarchistyczne takie ugrupowania, którzy nie wiedzą, czego chcą. Bierze kamień, bierze butelkę w benzynę i to. Podobali się na przykład do nas przyjść. Bo tutaj lewicowcy, bo tu członkowie partii kiedyś mieli, no to sobie też walnie w szybę, powiedzmy. Bo mu wszystko wolno. A gdzie milicja? Milicja powie, no ja wiem, a jak ja jego tam poskromię, to będę miał do czynienia z Wałęsą, będę miał do czynienia z Michnikiem, z innym. No i boją się, nie wiedzą. Wchodzimy obecnie w inny etap.
kontynuujący budowanie polskiej demokracji. Nowe zadania powodują konieczność dokonania zmian w składzie rządu. Część członków rządu, rozumiejąc tę nową jakościowo sytuację, złożyło na moje ręce rezygnację. Chcę, aby dokonały się dalsze zmiany dotyczące funkcjonowania Rady Ministrów, rezygnację zajmowanych funkcji złożyli. Wicepremier, generał obrony Czesław Kiszczak, minister spraw wewnętrznych, prosił mnie o przyjęcie rezygnacji. Rezygnację złożył minister obrony narodowej, generał armii Florian Siwicki. Do czego dożyłam? Za moje lata pracy i walki nic złego nie zrobiłam, oczywiście, no ale chodzi o to, że jestem tutaj i mam takie obawy, czy stąd mnie też nie wyrzucą, albo nie powiedzą, że nie mogę tu, albo dostanę jakieś gorsze warunki, gdzie ja nie będę mogła przyjąć tego. Może nawet rentę zamienią na gorszą, bo ja mam rentę specjalną. Nie wiem, czy nie przyjdzie na stare lata jeszcze podróżować do Związku Radzieckiego, bo tam przepracowałam 10 lat, to nawet bym już tam dostała emeryturę jakąś. Błędy myśmy popełniali, zdajemy sobie sprawę i wiemy, że nasi przywódcy mieli błędy, myśmy te błędy widzieli, myśmy im wytykali. Ale czy Solidarność teraz wszystko robi dobrze? A pan Wałęsa już nie opływa w dolarki? Opływa, opływa. Po to, że po prostu dla mnie to on tam przyznał się, w USA, że teraz możemy publicznie powiedzieć już, że dzięki wam wyśmy wygrali, bo wyście nam pomagali. Ale wtedy tego nie mówili, że każdemu małemu, nawet 10-letniemu chłopcu wpychało się dolarki, lecz podrzuć głos do głosowania, podrzuć tam czy ówdzie. No i zwyciężyli, no zwyciężyli, no taka jest prawda. Ale tak samo teraz błędy popełniają, nie wierzę w to, że rząd się utrzyma, nie wierzę. Chociaż my właśnie ci weterani, starzy ludzie, znający prawdę, doświadczenie, wcale my nie przeszkadzamy im. My chcemy, żeby było dobrze, ale wierzymy w to, że mądrość zwycięży, ale nie oni zwyciężą. Musi myśl socjalistyczna zwyciężyć. Musi, bo to jest myśl jedyna, sprawiedliwa, a nie inna. Odczucie miałam takie, jakby mi się grunt spod nóg usunął. Ja się załamałam kilka miesięcy temu, kiedy sobie uświadomiłam, że ciężar utrzymania rodziny spadnie na mnie. Pracowałam w instytucji, która prowadziła współpracę z RWPG, gdzie język rosyjski był potrzebny, był językiem roboczym. Taki bardziej przydatny staje się angielski, tak? Tak, tak. Odpadam z gry. Mąż nie pracuje, też w tej chwili jest bez pracy. Był pracownikiem
aparatu partyjnego. Pracował w Komitecie Centralnym. Nie czarujmy się. Ani Solidarność, ani żadna inna siła polityczna w Polsce nie miała kadr. Kadry miała, wykształcone kadry miała, miała partia, prawda? Że na przykład pan jako reprezentant, na przykład tamtej, już używając słowa nomenklatury, miał kadrę, tak, do pracy? Znaczy nie tylko ja. Dla mnie poruszania się w tym środowisku, które w tej chwili będzie kierowało krajem, prawda? Mhm. Nie jest sprawą trudną, dlatego że ja tymi ludźmi się znam, prawda? Ja już byłem przygotowany. Czyli pan się przedstawiał, tak? Znaczy ja byłem, przestawiałem się, znaczy jakbym przewidywał tą kolejność, prawda, czy do tego dojdzie, prawda? W tej chwili na przykład powiem, gdzie ja pracowałam, to może być tak, że ktoś będzie bardzo taki nieufny w stosunku do mnie. No jak powiem, no pracowała, to znaczy aprobowała to wszystko, co się działo i godziła się na to. Jako na prokurator, jako próbuję być uczciwy, w miarę uczciwy. Tak, tak, ale po prostu wstydzę się. Spróbuję wprowadzić was w taki pogłębiony relaks. Niech każdy z was wybierze przed sobą jakiś punkt. Powieki staną się ciężkie. Będziesz miał ochotę zamknąć oczy, opuścić powieki. Opuścić powieki i zasnąć. Powieki będą ciężkie. Będziesz miał ochotę opuścić wzrok, zamknąć powieki, zamknąć oczy, zasnąć. Zadanie, które stoi przed nami, to jest zadanie związane z przebudową gospodarczą, która musi wejść w następny etap, dalszy niż zatrzymanie inflacji, etap przekształceń własnościowych, etap prywatyzacji. Szereg dolegliwości ze strony różnych zarządów i układów. Niektóre właściwie mogą nasilać się. Myślałam może o jakiejś takiej zmianie stanowiska pracy, w sensie może ograniczenia tej pracy na zmiany nocne. Ja zdaję sobie sprawę, że stan mojego zdrowia jest nie najlepszy. No ale co ja mam zrobić? Pani też zna moją sytuację rodzinną. I co ja mam w takim układzie zrobić? Cóż z tego, że ja nie będę pracować na noc, skoro ja nie będę miała za co wykupić tych recept, które mi tu pani przepisuje? I co to da? Czy dla mnie jest naprawdę jakaś wielka różnica, czy ja będę zmęczona po nocy, czy po prostu ja będę z dziećmi zdychać w domu? Bo nie będę im miała za co kupić jeść, pani doktor. To nie jest takie proste. Tutaj to ja jestem ja zmęczona, a tam za to, co ja zarobię na jedną zmianę, czy ewentualnie, gdybym poszła na rentę, co ja za te pieniądze kupię? Mnie teraz wystarcza na 2 tygodnie tego, co ja zarabiam na kombinacie. Nie tylko bym chciała pracować na noce, ale gdybym mogła, bo to tych nocy jest tylko 8 w miesiącu, gdybym miała taką możliwość i zdrowie mi pozwalało, to bym je ciągnęła wszystkie 31. Własnego łóżka ja nie mam. Łóżko dzielę z własną córką. Gdy ja pracuję w nocy, to ona śpi. Gdy
Pracuję po południu, ewentualnie rano. Śpimy razem. Od nas 7 kobiet już do zwolnienia jest. To jest okropne, a przecież jest więcej, dużo żywicielek rodzin i że oni się mają nad tym nie zastanawiać wcale, tylko zwalniać wszystkich. Związki, związki. Wszystko było solidarność. Każdy się po prostu garnął do tego, że nam pomogą, że założenia są dobre. To solidarność nam pokazała, co potrafi teraz. No. Słuchaj, także myśmy były potrzebne wtedy, kiedy trzeba było walczyć, kiedy trzeba było, wiesz, strajkować, kiedy trzeba było popierać. To byłyśmy dobre, teraz niestety, no teraz nie ma nas kto bronić. Oni po prostu chodzą po hali i pytają, kogo zwolnić, a nie żeby nas bronili. No ja się z tym pogodzić nie mogę. Solidarność stała się faktem. Nagle przestałam znowu być potrzebna, nagle mąż wypłynął. No i to jest dla niego dobrze, bo on był bardzo zestresowany przez te lata, kiedy on był na czarnej liście. I to nagle on zaczyna działać, a ja... Już teraz nie wiem, na kogo mogę zwalić winę, bo wcześniej to było komuniści winni, system winny, prawda, i tak dalej. A w tej chwili, no na kogo ja mam winę zwalać za to wszystko? Przecież to wszystko jest dobre. To wszystko być powinno, ja mam tą świadomość. A w momencie, kiedy się coś zaczynało robić lepiej, to ja... Nie wiem, to strasznie skomplikowane. Ręce przed siebie zostawić, czy się zamknąć. No nie, tak rozstawić palce. Dobrze. I tak, no to patrzeć na to. I jeszcze w drugą stronę. Pan jest świadom tego, że pan ma nadciśnienie tętnicze. No to jest jak gdyby przewlekły problem osobny, w którym kilkudniowa głodówka nie powinna poszkodzić. Głoduje 48 kolejarzy. Ruch jest trzymany na całej pomorskiej dyrekcji. Strajk uzależniony jest od przyjazdu komisji rządowej. Od roku czasu walczymy o te punkty i wszyscy nas olewają. Chodzi o płacę, o godziwą pracę i o godziwą zapłatę. A że Krajowa Sekcja Kolejarzy się za tym nie wstawiła Solidarności, no że zrozumiała, że musieli to kolejarze chwycić w swoje ręce i liczyli, że będzie ta sprawa załatwiona, ona się przedłuża. Dlaczego? Nie wiem. Może dlatego, że nie mamy poparcia ze strony Kolejowej Solidarności i rząd sobie nas ingeruje. A kolejarze stoją twardo na stanowisku. Słusznie im się to należy i musi być to zrealizowane. Nadal głodują kolejarze w Słupsku. W Gdańsku robotnik Piotr Leszczuk głoduje w obronie rządu i planu Balcerowicza, a przeciw głodówce i strajkowi kolejarzy. Polskie dziecko spalą, odgryzę, walę. Jest to nasza wielka odpowiedzialność, abyśmy tej polskiej, zaczynającej się demokracji nie zamienili w polskie piekło. W imieniu tego rządu, waszego rządu, tego rządu, który się popiera, który stara się i będzie starał się znieść ten ciężar odpowiedzialności za to trudne przejście. Musimy się rozumieć. Co dzisiaj jest dobre dla Polski? Czy sparaliżowanie komunikacji, czy przejście razem przez tą zburzoną, trudną rzekę przemian gospodarczych po to, żeby osiągnąć ten lepszy brzeg sytuacji gospodarczej? Wierzę, że ogół kolejarzy, rozumiejąc sytuację kraju, dzisiaj przeciw niepodległemu już demokratycznemu państwu nie sięgną do broni strajkowej przeciw państwu, które mogliby destabilizować. A dzisiaj nomenklatura Solidarności mówi, poczekajcie, poczekajcie, a sobie foteliki szykują i nic o robotnika nie dbają. Nasz przewodniczący zarządu w zakładowej komisji podpisał na 90 osób zwolnienia grupowego. Powiedział, wiesz kolego, w tej chwili jesteśmy mocno zajęci, mamy wybory, akcje propagandowe i tak dalej. Przyjdźcie za tydzień czasu. A szefa Centrali Solidarności nie ma. O czym to świadczy? W związku z tym uważam, że należało wydać wotum nieufności, zrobić porządek,
I raz na zawsze musi się ktoś oświadczyć, czy będzie związkowcem, czy będzie politykiem. Jak będzie politykiem, niech sobie zakłada swoją partię, a związek zostawi w spokoju. Bardzo Polskie Radio. Andrzej Juliński, Polskie Radio. Proszę pana, czym Solidarność ma się stać? Czym ma być Solidarność? Na ten temat rozmawiamy. Będziemy starać się być bardziej związkiem zawodowym tam, gdzie trzeba jest konieczność, a więc tam, gdzie ludzie cierpią, tam, gdzie są zwolnienia, tam, gdzie trzeba pomagać, a jednocześnie pozwolimy Polsce się reformować. Zachować polityczny, chociaż częściowo, charakter związku. To są dwie możliwości, a Polacy wybierają trzecią, a więc pośrodku. Trwają rozmowy związkowców z przedstawicielami rządu. 48 partii i ugrupowań zgłosiło swoich kandydatów na radnych w województwie słupskim. Najostrzejszy spór powstał w samym Słupsku. Zarząd regionu NSZZ Solidarność żąda głów wojewody, prokuratorów, kilku dyrektorów firm, do tego prezydenta i wiceprezydenta miasta. Panie Bartku, panu chyba nie grozi zwolnienie z pracy. Tak, nie grozi. To jest mój cały dylemat właśnie dlatego, że stałem się w jakiś sposób obcy dla swoich wyborców. Reprezentując ich interesy w zakładzie, jednocześnie musiałem stanąć przeciwko nim. Znaczy pan już nie jest ich, tak? Nie jestem ich. Nie należę do Solidarności, bo chciałem, żeby wyrażać swoje zdanie w Radzie Pracowniczej jako ich przedstawiciel, nie nakręcony przez nikogo. U nas Solidarność jakby zmieniła się, jakby chciała zabrać całą władzę, władzę Rady Pracowniczej, władzę całą związków. Chcę rozliczać poprzednich decydentów, bez względu na to, czy on był dobry, czy zły. Chcę wyciąć całą nomenklaturę, tą czerwoną, ten, która miał legitymację. Nieważne, czy on był dobry. Ja widzę tu wielkie niebezpieczeństwo, dlatego że można cały zakład rozłożyć tym, jeżeli... No i dobrze, i walczy pan. Ja nie widzę ciągle dylematu. Gdzie to dylemat? Dylemat moralny mam taki, że stojąc na pozycji tego członka Rady Pracowniczej, który nie może być zwolniony, a widzę, że ci ludzie, którzy motają się z tą myślą, że mogą zostać zwolnieni, że za każdym człowiekiem stoi rodzina, stoją dzieci, oni patrzą na mnie zupełnie inaczej. Wtedy ja się staję wrogiem dla nich, dlatego że mnie łatwo jest powiedzieć, zwalniam tego i tego i tego, bo jestem poza zwolnieniami. Chciałem powiedzieć, jak wygląda los tego zakładu, jakie są perspektywy dla poszczególnych osób. Poprosiłem gości, pana Aleksandra Niełczyka, wiceprzewodniczącego Solidarności Łódzkiej, jak i również radcę prawnego zarządu Solidarności Łódzkiej Andrzeja Siudę. Dług zakładów Andrzeja Struga wynosi ponad 24 miliardy złotych. Wyroby, które produkujecie, albo może inaczej, wyroby, które leżą w magazynie, po takich cenach, mimo to, żeśmy obniżyli, sprzedać nie można. A gotówy nie ma. Z gorszej płacy, jak tu, nie będzie. W związku z tym my się porozumiewamy między sobą. O. I po prostu w ramach naszego porozumienia ludzie odchodzą. Więc na dwie listy proszę. Jedna, gdzie myśmy się porozumieli, chcą odejść, a druga, gdzie chcą, powiedzmy, zostać. Część tych ludzi, jedna trzecia, jedna czwarta, maksimum jedna trzecia zostanie ulokowana tu. Ale część nie. No więc jeżeli ktoś będzie chciał odejść, to ja wychodzę z inicjatywą stworzenia dla niego nowego miejsca pracy, nawet chałupniczo. Powiedziałem, że może ktoś szywać czubki takich skarpeteczek, może to robić u siebie w domu. Czyli taka alternatywa również wchodzi w grę, prawda? Jeśli ktoś chce odejść na wcześniejszą emeryturę, proszę bardzo. Jeżeli ktoś, dziewczynka na przykład z ładną fryzurą, to byśmy się starali gdzieś ją ulokować, no nie? Sacy nie będzie, bo nie ma czasu. W Parzynczewie, w Uniejowie, na targach, jak kobita sprzeda trzy jaja, to musi kupić szalik, bo trzeba was wyżywić jakoś. I to wszystko. Trzeba. I to trzeba właśnie poszukać, żeby tych ludzi, którzy powiedzą, że chcą zostać, trzeba ich wyżywić, znaleźć te środki.
Co poza tym? Poza tym nie ma nic. Wszystkie inne zakłady to są już dawno pozamykane, tylko należy je po prostu opylić, no nie? Dziękuję na dziś. Budowałam gorzki, gdzie do nas pracuje tu. 1000 złotych zarabiam na miejsc, proszę pana. Ale tu mieliśmy jedno prawo wykończalnie. Chciałem być od samego początku waszym panicielem i jestem. Czy pana, ja panu coś powiem. Nie wiem, czy pan zna tą sprawę. Środki własne złożone przez zakład w latach kolejnych. 82, 238 tysięcy, 83, 4 miliony 300, 84, 20 milionów, 85, 21 milionów, 88, 30 milionów. Są pieniądze z zakładowego funduszu. Wypracowane przez ludzi, które ludzie nie dostawali w pensjach, ani w trzynastkach, ani w niczym, po to, żeby cały czas była mowa o tym, że zakład jest budowany i trzeba wszystko... Pozwoli pan to? Proszę bardzo. Widzieliśmy tutaj własny plac i pole do dalszej sprawy do tego stopnia było, żeby wiosną, wolną sobotę przychodzili do zakład stąd dalej. Za 2000, proszę pana. Ta pańska kartka jest dla mnie najlepszym dokumentem. Ja się z nią dobrze czuję, rozumie pan? Bo pan mi ją dał, a nie głównie księgowy. A latem się dusimy? I proszę pana, zakład się teraz likwiduje, sprzedaje, a my idziemy na ulicę za przeproszeniem. Tylko ta bułka była? Tylko ta bułka. No i co podkusiło do tej jednej bułki? Byłem głodny. Dokumenty można prosić? To jest decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, tak? Często pan tam to robi? No pierwszy raz. Pierwszy raz? Pierwszy raz. A jadł pan coś dzisiaj? Dzisiaj mogę jeździć nic nie jadł. Od dzisiaj od rana, tak? Od 7 dni nic nie jadłem. A kiedy pan ostatnio pieniądze wziął? Zasiłek? Teraz mam otrzymać ten zasiłek. Teraz, tak? Tak. Ja jestem w tej chwili przerażona w związku z tym bezrobociem i po prostu nie widzę siebie w tej nowej sytuacji. Czasami myślę, że byłabym nawet, że lepiej byłoby zostać, powiedzmy, za granicą. Ale była sytuacja, że musiałam. A poza tym jeszcze oszczędności mojej, mojej rodziny z powodu właśnie tego spadku dolara jakiegoś takiego chyba 10-krotnego, bo wszystko drożeje, a dolar stoi w miejscu, też jakoś spowodowały lęki o przyszłość większe takie właśnie. I czuję się teraz w tej sytuacji, powinnam się czuć dobrze, tak jak każdy Polak, jakiś patriota dobry, a sobie myślę czasami, że może byłoby lepiej. Tak jak było, egoistycznie się nastawiając. No właśnie. Mało zostało tych zwierząt. Słucham? Mało tych zwierząt zostało. 45. To przecież jest ten kryzys taki. To musiało być dla pana bardzo przykre. No oczywiście, że było przykre. No ale nie miałem innego wyjścia. No. Wolał pan je uśpić sam? Tak. Wziąłem ten worek foliowy, żeby się nie ulatniało. Szmaty nasączyłem eterem i wrzuciłem. Jednego, drugiego, trzeciego. 2-3 minuty i śpię. To jest chyba najbardziej humanitarne. Chleba, że jest mało żywności? No oczywiście, nie chciałem. W związku z brakiem reakcji rządu i służb odpowiedzialnych za właściwe funkcjonowanie rolnictwa przeprowadzamy akcje ostrzegawcze protestacyjno polegające na sadzeniu ziemniaków. Żądamy przedstawienia konkretnych decyzji racjonalnego zagospodarowania nadwyżek produktów rolnych, a w trybie pilnym ziemniaków i mleka. Zabukiem głodują, a u nas ziemniaki się psują. Niech się nie marnuje, niech Warszawa nie głoduje. Niech się nie marnuje, niech Warszawa głoduje. Ziemia dała dobre plony, a chłopki za
jak jest gnębiony. Dała dobre kroki. Mogliśmy kupić kartofli na jesień, w ogóle nie było, bo w sklepach nie było, a oni trzymali, żeby cenę dać dużą, a teraz przywożą tutaj. To sabotaż. O ziemniaki zapraszamy dzisiaj wszystko darmo. Proszę pana, to wstyd. Wstyd robić z siebie, proszę pana. Wprost do tego stopnia dochodzi, że nie ma za co kupić środków do prosiny. To nieprawda. Proszę pani, ja wstrzymuję, że to bardzo 24 tysiące 3 tygodni temu. My z wami nie będziemy się kupować. Żebyśmy po 5000 ziemniaki nie mało. I to wy formadony stawiacie ze skórecie. My po to produkujemy, żebyście jedli, żebyście nie głodowali. Ale my to płacimy ziemniaki po 500 zł. Ale przecież ja miałam małe dzieci, ja pojechałam, żeby ja je kupić. I nie kupiłam. I co im babka mówi, wyciąga ogromnie bogate gospodarstwo. I kurczę, tam było kilkaset. Wyciągnęła miednicę z jajkami i tak mówi, dotychczas to wy jeździliście na kempingi, a teraz to tak płaczała na mnie, miałam obrączkę, pierścionek. To tak, ten pierścioneczek to będzie jedno jajecko. Boli, ja byłam z małymi dziećmi, ja płakałam, błagałam. To było jedno gospodarstwo, kiedy niemal na siłę kupiłam 10 jajek. Ja tej ropy nie kupiłem, bo mnie nie stać. Dobrze, że mam przyszłego roku zapasu po tańszej cenie. Nawozu nie kupiłem, bo mnie nie stać. Dobrze, że mam tonę nawozu azotowego z zeszłego roku. Słuchajcie, obarczają nas teraz. Chłopi przychodzą i mówi tak, my nie mamy pieniędzy, a Warszawa ma banki i trzeba im dawać, prawda? Do widzenia. Warszawa ma banki, ale też ma puste. Nie zrozumiał pan, o co panu chodzi. Pan nie ma pieniędzy, po prostu nie stać pana kupić. Spożycie masła spadło o 40%. Nie innego. Dlatego, że my już mamy masła tyle, tylko że nie mamy pieniędzy, żeby kupić. Wyzwolenie się od wyzysków Rosji sowieckiej i jej sługusów w Polsce. Dziś ta nomenklatura osierocona przez komunistów usiłuje znaleźć sobie nowy sposób wyzysku, wchodząc w układy z pośrednikami dla kapitału zagranicznego. Ludzie ci, którzy w tej chwili uzyskali odskocznie do władzy przy pomocy Solidarności, są to ludzie, którzy reprezentują przede wszystkim interesy własnej i wąskiej grupy, jak również tej grupy, która powiązana jest z kapitałem międzynarodowym. I dlatego też pragnąc niepodległej Polski i Polski sprawiedliwej, i Polski trwałej. Ten prosty człowiek, bardzo ślamazarny, przez komunizm wychowany, niezdarny, boi się o bezrobocia, nie ma perspektyw, widzi zwolnienia, słuszne, prawidłowe. Ale trzeba to widzieć i trzeba widzieć jednocześnie, dlaczego on tak patrzy. Bo on widzi od razu w stoczni spółkę nomenklaturową, widzi, jak się urządzają bezpieka i inna, widzi, jak szybko przez palce przechodzą prawo i sentymentowi naszemu. Jesteśmy humanitarni. A co oni robią? A co oni robią? Pół roku ze stocznią nie możemy sobie z tym rządem poradzić, a 20 spółek pięknie se radzi. Trzeba natychmiast przerwać okradanie tego kraju. Trzeba, demokracja tak, parlament tak, prawo tak, ale kierunek skuteczny, bo w skuteczności lud pracy życzy. I dlatego ja, spostrzegając to, mówię o tym, że piękne rzeczy budujemy. Ale jeśli będziemy tak budować, to będzie znów zwycięstwo, które nie przyniesie konsumpcji. Chciałbym rzucić ten mandat członka Rady Pracowniczej, ten glejt, który mnie chroni, ten list żelazny, który mnie chroni, i powiedzieć swojemu kierownikowi: panie kierowniku, jestem równy z tymi wszystkimi moimi pracownikami. Jak trzeba mnie zwolnić, jak, to mnie zwolnić. I niech decyduje o tym moja fachowość i dyscyplina. I jeżeli w tym momencie kierownik powie: pan jest dobry i pan zostaje, a inni zostają zwolnieni, ja wtedy jestem moralnie usatysfakcjonowany. Wtedy wiem, że nie wygrało to, że ja miałem jakąś pozycję w zakładzie, tylko to, co ja swoimi rękami
zrobiłem. Będę się musiała przekwalifikować. Poszukać różnych możliwości, spróbować się przeszkolić na krawiectwo w domu. Wykorzystać zadatki, jakie mam oprócz tego wykształcenia. Bo próbowałam na przykład z prac domowych, które wchodziły w grę, na przykład szycie, czy jakieś robótki ręczne. W świetle tego, co pani powiedziała, pani były prokurator tego systemu reżimowego, jeżeli teraz idzie pracować do komitetu SOS, to jakby pani się w jakiś sposób oczyszcza. Takie słowo mi przychodzi do głowy. Podpisałaby się pani? Myślę, że tak. A jednocześnie robię to, co chciałam właściwie całe życie robić, a jakoś nie wiem, dlaczego mi to nie wyszło. Może byłam słaba, może bałam się. Thank you.